Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego kursu Gry na organach. Dzisiaj będziemy zajmować się pieśnią Chrystus zmartwychwstan jest. I oczywiście ten odcinek, jak i poprzednie, powstają dzięki wsparciu patronów. Tak więc, drodzy patroni, serdeczne dzięki Wam za wsparcie i za pomoc, ponieważ dzięki Wam mogę cały czas ten kanał dalej rozwijać i cisnąć do przodu. A jeżeli ktokolwiek z nowych osób chciałby dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod tym odcinkiem. Tak samo jak link do strony, skąd możecie sobie bez problemu pobrać na m.in. te nuty. Oczywiście zachęcam Was również do subskrybowania, komentowania, oceniania tych odcinków, ponieważ to mi bardzo pomaga rozwijać ten kanał, ponieważ algorytmy wtedy popychają te filmy dalej. A ja nie będę się już rozgadywał, tylko przechodzimy do grania właśnie tej pieśni. Jeszcze zanim zaczniemy typowo grać, wyjaśnijmy sobie dwa tutaj podejścia odnośnie tej pieśni. Niektórzy korzystają tylko i wyłącznie z białych klawiszy, tak jak ja tutaj starałem się w tym opracowaniu właśnie tak zrobić, czy między innymi też profesor Rączkowski właśnie harmonizował, jeżeli się nie mylę, właśnie w bardzo podobny sposób, na zasadzie, że mamy tylko i wyłącznie podstawowe akordy bez żadnych właśnie tutaj udziwnień, dodatków typu właśnie na przykład bemole, obniżania, podwyższania i tak dalej, ale właśnie są też osoby, które totalnie jakby tutaj nie grają według tych zasad, czyli po prostu korzystają z akordów innych, czyli na przykład właśnie mają g-moll, mają tutaj a-dur, więc tutaj generalnie jest to taka rzecz dość sporna, ale ja też tutaj wolałem jednak zachować mimo wszystko właśnie taki limit właśnie tych akordów, aczkolwiek to wcale nie oznacza, że nie można tutaj się pobawić w jakieś tam dodatkowe jeszcze zmiany, ponieważ na przykład, jeżeli mamy przykład, nam na przykład danie jest, dużo tych przykładów, no to można to właśnie zagrać na przykład właśnie w ten sposób, że mamy F-dur, nam na... I teraz ja tutaj na przykład zastosowałem C-dur, tak? Nam na przykład... I teraz A-moll, dan jest... Wiem, że to teraz zabrzmiało może niezbyt harmonicznie, ale właśnie chcę Wam wytłumaczyć różnicę, bo można to też teoretycznie zagrać na przykład właśnie tak. Nam na... Czyli F-dur, B... teraz będzie G-moll, przykład a-dur, dan i jest, tak? D-moll. Więc jak widzicie, dwa różne podejścia. F-dur, C-dur, a-moll, d-moll, albo F-dur, g-moll, a-dur, d-moll. Tak, więc generalnie widzicie tutaj różnicę. Czy grając na przykład dalej, można też jeszcze wykorzystać też gdzieniegdzie b-moll. Tak, tutaj mieliśmy przykład. Twych powstać. Oczywiście chodzi o ten fragment z martwych powstać, tak? Z martwych powstać. I później na przykład demol z Panem Bogiem królować. Alleluja. Więc jak widzicie, też są takie osoby, które właśnie grają w ten sposób. Ale ja nie będę tutaj za bardzo się rozgadywał na ten temat, ponieważ to już jest jakby druga harmonizacja. Oczywiście mogę Wam to rozpisać, jeżeli byście chcieli. Oczywiście link również się pojawi tam odpowiedni i też będziecie mogli mieć tą alternatywną harmonizację, czyli nie do końca z zachowaniem tej zasady, powiedzmy, że korzystamy z samych białych klawiszy. Dobra, my sobie przejdziemy już do grania tego, co mamy zapisane w nutach. I generalnie musicie też właśnie pamiętać, że to jest dość specyficzna harmonizacja. Tak naprawdę ja nie przepadam typowo za graniem właśnie w ten sposób, no ale tak jak tutaj widzicie, jestem teraz pod wpływem pana profesora, więc generalnie w ten sposób tutaj starałem się również zharmonizować. Więc zaczynamy od a-molla, tak? W jaki sposób sobie to tutaj złapiecie, to już zależy od Was, bo też musicie zwrócić uwagę na to, że tu musimy przejść później czy na takiej zasadzie, czy jakoś inaczej sobie to łączyć. I wtedy lewą trzeba uzupełnić, może w sumie trochę wolniej będę grał, więc ja sobie na przykład łapię właśnie to, powiedzmy tak. I wtedy sobie mam miejsce jakby, czy możliwość, żeby sobie przenieść tak. Tak, powiedzmy tak, czy jeszcze w ogóle jakoś sobie... Chociaż teraz to brzmi w ogóle pusto, więc lepiej rzeczywiście sobie tak. Teraz F-dur. C-dur i teraz a-moll i teraz zwróćcie uwagę, żeby też nie przeskoczyć w ten sposób, tak? Czyli jak schodzimy z tego, to lepiej sobie zrobić oktawę z a i d-moll. C-dur, d-moll i możemy trzymać c-dur, f-dur. Albo ewentualnie tak, jak jest zapisane tutaj w nutach, czyli mamy C-dur,
demol, amol i teraz demol, cedur, ewdur. Tylko podczas szybszej gry tak naprawdę może gdzieś to tam umknąć i ten amol niekoniecznie dla osób zwłaszcza początkujących będzie wygodny do zagrania. Więc tutaj zależy to po prostu od Was. I ostatnia linijka może być od razu demol, tylko żeby właśnie nie zrobić teraz tak, bo to niezbyt dobrze będzie brzmiało, tylko trzeba tutaj pokombinować na przykład tak, żeby z tego demola przejść na cedur, ewdur, amol, demol. I teraz amol, cedur, demol. Jeszcze odnośnie ostatniej linijki, bo jak widzicie mamy tutaj również opcję, żeby zagrać właśnie amolem, no to wtedy możemy sobie, znaczy zagrać, zacząć amolem, no to może być właśnie na początek z panem, tak? Albo od razu z panem, demolem, albo amol, z pa i demol, nem, tak? I później Bogiem królować, alleluja. Albo jeżeli ktoś woli od cedura, alle, amol, lu i demol, ja. Więc jak widzicie, harmonizacja jest tutaj mocno, mocno specyficzna i nie każdemu się to może podobać. Dlatego właśnie tutaj niektórzy stosują właśnie tą alternatywną harmonizację. Wtedy właśnie zyskuje troszkę inny charakter ta pieśń. Oczywiście ja tutaj na przykład nie przepadam właśnie za tym, że właśnie ten demol się zmienia w cedura, później znowu demol, amol, demol, cedur, ewdur, bo to jest wszystko jakieś takie dziwnie drętwe, tak mi się przynajmniej wydaje, ale oczywiście wiadomo, że jest to dość stara pieśń, bo z tego co tam pamiętam, to jest bodajże XIV chyba wiek, nie chcę Was teraz wprowadzić w błąd, więc generalnie ona będzie miała właśnie taki inny charakter i tutaj bardzo specyficzne brzmienie, jeżeli chodzi o dźwięki. Okej, zagramy sobie to jeszcze raz, tak już troszeczkę szybciej i w całości, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej w jaki sposób ja to tutaj na tym przykładzie zharmonizowałem. Okej, czyli zaczynamy amolem. Czyli przechodzę sobie tutaj do góry, tak? I teraz demol, amol, na przykład tak, F-dur, C-dur, amol, demol. C-dur, demol, amol, niech będzie, demol, C-dur, F-dur, amol, demol. I teraz, żeby nie zrobić tego, no to C-dur, F-dur, amol, demol, amol, C-dur i demol. Tak? Myślę, że jest to tutaj na tyle zrozumiałe, że nic tutaj nie powinno się tak naprawdę trafić jakiegoś trudnego, niezrozumiałego. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie komentarz na dole. Możecie też napisać, czy Wy się trzymacie tych zasad, że korzystacie tutaj na przykład tylko z białych klawiszy, czy jednak bawicie się z tymi dodatkowymi akordami, tak? Teraz to w ogóle poleciałem. Teraz to w ogóle chyba poleciałem za ostro. Tak więc jak widzicie, są różne możliwości harmonizacji i jednym się podoba właśnie to granie zgodnie z zasadami, jakby tak typowo na spokojnie, tak jak tutaj ma to miejsce jakby tutaj w tej pieśni, a niektórzy wolą sobie tutaj troszkę takiej tak naprawdę lepszej, ciekawszej harmonizacji, bo może nie lepszej, tylko ciekawszej, może w ten sposób to określę, harmonizacji tutaj wykorzystać po prostu. Więc to zależy tylko i wyłącznie od Was. Oczywiście można tutaj jeszcze pokombinować sobie z innymi akordami, na przykład jeżeli mamy to nam na przykład danie, czyli znowu ten przykład na przykład, no to można na przykład tu w ogóle polecieć na zasadzie, że gramy F-durem, tu w ogóle G-dur na przykład i teraz dopiero amol, tak? Tu na przykład powiedzmy G-dur, tak? To już w ogóle zupełnie inaczej brzmi, prawda? Totalnie bawię się teraz harmonią, jak słyszycie, więc niekoniecznie wcale musi to dobrze brzmieć, ale po prostu wciskam jakby jeszcze inne akordy, nadal grając tylko i wyłącznie na białych akordach, tak? Znaczy na białych klawiszach, czyli powiedzmy właśnie to twych powstać, no to można by było, oczywiście tutaj duży cudzysłów, F-dur, G-dur, amol na przykład. Brzmi to w ogóle
dziwnie, no nie? Teraz nie chcę tutaj znowu za bardzo szaleć. Teraz... Oczywiście teraz jakby grałem totalnie jakby tutaj losowe rzeczy, ale żeby w miarę tutaj jakby były zachowane te dźwięki z funkcjami, z akordami. Więc sami słyszycie... O, machnąłem za bardzo. Więc sami słyszycie, jak to brzmi. Grajcie tak, jak Wam rzeczywiście to bardziej odpowiada. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, no to jak najbardziej możecie sobie to uprościć. Wcale nie musicie grać jakby tutaj kombinując nie wiadomo jak z akordami, no bo sam nawet ten początek można by było tutaj wielce kombinować, że na przykład właśnie amol, emol, amol, F-dur, demol, amol. I tu w ogóle też jakieś kombinacje sobie uskuteczniać, tak? Sam już nawet tutaj nie wiem, co jeszcze wcisnąć, żeby tutaj w ogóle było nie wiadomo jak gęsto. Więc nie utrudniajmy sobie też czasami tak jakby na siłę. Wystarczy na przykład właśnie jakaś taka prosta zmiana. Tak? Bo wcale nie musimy tutaj nie wiadomo jak kombinować. Nawet na upartego cały wstęp można na demolu zagrać. I tu dopiero możemy zmienić nawet na C-dura. I demol znowu, tak? Chociaż wiadomo, że to wtedy brzmi bardzo tak... Wszystko tak koło siebie, tak? O nie, złapałem ten gemol. No to aż się prosi tu A-dur. Po całości już totalnie. Dobra, więc myślę, że w tym odcinku wszystko mamy wyjaśnione. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Serdeczne dzięki patronom za wsparcie, ponieważ tak jak mówię, patroni bardzo, bardzo, bardzo mocno przyczyniają się też tutaj do tego mojego zaplecza technicznego, więc dzięki nim mogę cały czas ten kanał dalej rozwijać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze są dla Was, nutki są również dla Was do pobrania w opisie, oczywiście bezpłatnie. Za to patroni mają dostęp do tych nut w formacie MuseCore, więc mogą je sobie transponować do dowolnej tonacji, jak im tylko to tutaj pasuje. No i dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!